czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice wstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś usługiwali go. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pani moi, ten fragment ewangeliczny poprzedzony wcześniej jeszcze bardzo pięknym, niezwykle głębokim wstępem świętego Marka, który być może kiedyś, do którego być może jeszcze kiedyś wrócimy, jest niezmiernie ważny i piękny, wzruszający, głęboki i szokujący dla nas, może dzisiaj mniej, bo może nie do końca rozumiemy już zawsze, natomiast musiał to wydarzenie, którego świadkiem był święty Jan dzisiaj i bohaterem tego wydarzenia było szokujące dla niego. Otóż, proszę Państwa, dlatego, z tego względu, że Jan Chrzciciel, kuzyn Jezusa Chrystusa, zapowiadał nadejście Mesjasza, ale zgodnie z tym, co zostało mu objawione przez Boga i co sam wywnioskował z zapowiedzi rozmaitych prorocki odniesienia do Mesjasza, był przekonany, że ten Mesjasz przyjdzie, pojawi się i że to pojawienie się Jego będzie związane z sądem, z karą, z ogniem, z potępieniem niesprawiedliwych. Tymczasem Mesjasz, którego on wskazuje tu nad Jordanem, okazuje się czymś niezmiernie cichym, pokornym. Co więcej, staje po stronie grzeszników. Jezus, przychodząc nad Jordan, ustawia się w kolejce po chrzest, chociaż sam nie ma grzechu, nie ma winy, nie popełnił nic złego i nie popełni nic złego, bo jest Bogiem, to staje w kolejce z grzesznikami po chrzest. Po to, by w Nim, w Jego boskiej naturze, był Bogiem i człowiekiem jednocześnie, żeby w Jego boskiej naturze odkupić, odnowić całą ludzkość. I my, przyjmując chrzest jako dzieci, niemowlęta, zostajemy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał i żyje na wieki.